Księżyc Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Wiara w Jezusa jest sensem naszego życia, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież apelował dziś także o pokój na Ukrainie. Ojciec Święty w czasie rozważań nawiązał do niedzielnej Ewangelii, w której Jezus mówi, że On sam jest chlebem, który stąpił z nieba i że On da swoje ciało jako pokarm, a krew swoją jako napój, nawiązując w ten sposób do ofiary swojego życia. Słowa te spotkały się z niezrozumieniem wielu osób, także uczniów Jezusa. Prawdziwą przyczyną niezrozumienia Jego słów jest brak wiary, podkreślał papież. Wiara w Jezusa oznacza uczynienie Go centrum, sensem naszego życia. Chrystus nie jest elementem dodatkowym, jest chlebem żywym, niezbędnym pokarmem. Powiązanie z Nim w prawdziwej relacji wiary i miłości nie oznacza spętania kajdanami, ale bycie głęboko wolnymi, zawsze w drodze. Ojciec Święty zachęcił, aby zadawać sobie pytanie, kim jest dla mnie Jezus, oraz do osobistego i częstego rozważania Ewangelii. Santa Maria Mater Dei. Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do napiętej sytuacji na Ukrainie, apelując o pokój. Z głębokim niepokojem śledzę konflikt na wschodniej Ukrainie, który na nowo zaostrzył się w ostatnich tygodniach. Ponawiam mój płynący z całych sił apel, aby poszanowano podjęte zobowiązania, aby osiągnąć pokój, a z pomocą organizacji i osób dobrej woli zareagowano na klęskę humanitarną w tym kraju. Niech Pan udzieli pokoju umiłowanej ziemi ukraińskiej, która przygotowuje się do jutrzejszego święta narodowego. Niech się wstawia za nimi Dziewica Maryja. Si risponda all'emergenza umanitaria nel paese. Trwa burzliwa dyskusja w sprawie referendum, które ogłosił prezydent Andrzej Duda. Rządząca koalicja za wszelką cenę próbuje je upolitycznić, nie biorąc w ogóle pod uwagę 6 milionów podpisów obywateli, którzy podpisali się pod wnioskami referendalnymi. 2,5 miliona podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie emerytur, tyle samo w obronie lasów państwowych i milion pod wnioskiem negującym obowiązek szkolny sześciolatków. Wyrażona wola 6 milionów Polaków została wyrzucona do kosza przez sejmową większość. To są rzeczywiście miliony podpisów poparcia, które należało wreszcie wziąć pod uwagę. Ja wziąłem je pod uwagę. Dlatego prezydent Andrzej Duda wystąpił do Senatu z wnioskiem o referendum w tych istotnych społecznie sprawach. Wokół tego rozwiązania rozpętała się istna wojna. Referendum 6 września było decyzją prezydenta. Tutaj jest to decyzja polityczna partii politycznej, której uległ prezydent albo której, na czele której stanął prezydent Duda. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, to referendum, o które wnioskuje prezydent Andrzej Duda, to jedynie wsłuchanie się w wolę znacznej części społeczeństwa. Ta wypowiedź świadczy o tym, że pan marszałek Borusewicz wpisał się ewidentnie w to, że jest marszałkiem Platformy Obywatelskiej, a nie marszałkiem Senatu. To zamieszanie wokół referendów, przypomnę, stworzył pan prezydent Bronisław Komorowski, kiedy z dnia na dzień po przegranej pierwszej turze wyborów podjął taką decyzję. Referendum 6 września to decyzja prezydenta Komorowskiego, podjęta jednak z wyrachowania politycznego jako próba zdobycia dodatkowych głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Niejako potwierdza to Henryk Wujec, minister w kancelarii Bronisława Komorowskiego. To było w nocy robione. A w nocy? Także rano wszyscy się dowiedzieli. Walka na referenda trwa. Platforma Obywatelska za wszelką cenę stara się deprecjonować zasadność ważnych społecznie pytań. Referendum 6 września są przynajmniej dwa bardzo ważne pytania. Jedno wręcz konstytucyjne. Mianowicie, czy jesteśmy za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. To będzie wymagało zmiany konstytucji, jeśli odpowiedź będzie pozytywna, i zmianie w prawie wyborczym do Sejmu w sposób, jaki do tej pory był w ogóle niemożliwy. Również finansowanie partii politycznych jest pytaniem dość zasadnym. Natomiast trzy pytania, które pan prezydent Andrzej Duda skierował do Senatu, moim zdaniem są albo niejasne, albo nieaktualne. Te same zarzuty są kierowane pod adresem pytań, na które będziemy odpowiadać za 2 tygodnie. Pytanie o rozstrzyganie wątpliwości na rzecz podatnika jest nieaktualne, pytanie o finansowanie partii niejasne, a pytanie o JOW-y budzi zastrzeżenia konstytucyjne. Prezydent Andrzej Duda udał się dziś z pierwszą wizytą zagraniczną do Estonii. W Tallinie spotka się z najwyższymi władzami Estonii. Weźmie także udział w obchodach Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych.
Jest on obchodzony w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Wizyta w Estonii jest jasnym sygnałem, jak będzie wyglądać polityka zagraniczna Polski w wykonaniu prezydenta Andrzeja Dudy. Powrót do polityki Lecha Kaczyńskiego. W myśl zasady myśl lokalnie, działaj globalnie, czyli postawienie akcentu na najbliższych sąsiadów, Europę Środkowo-Wschodnią i zbudowanie tej silnej grupy partnerskiej. Estonia jest małym państwem, jednak bardzo ważnym dla Polski, podkreślają komentatorzy. Tallin musi się zmagać z imperialistycznymi zapędami Moskwy. O ważności stosunków z państwami Europy Środkowo-Wschodniej świadczy pierwsza wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Estonii, państwie najdalej na północny wschód wysuniętym miejscu Sojuszu Północnoatlantyckiego, państwie, które w ostatnich kilkunastu miesiącach było poddawane najsilniejszej presji przez agresywną politykę Federacji Rosyjskiej. Data wizyty jest również nieprzypadkowa. Andrzej Duda udaje się do Estonii w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Rosja i Niemcy dokonały w nim rozbioru Polski oraz podzieliły swoje wpływy w Europie. Związek Sowiecki wchłonął wtedy Estonię. Symboliczne i bardzo dobre pokazanie, że prezydent Polski będzie chciał budować sojusze z krajami, które mają z nami wspólne doświadczenia historyczne. Prezydent weźmie udział w obchodach Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Andrzej Duda odwiedzi Muzeum Okupacji w Tallinie, gdzie wygłosi przemówienie. Nie tylko odbędzie rozmowy dwustronne polsko-estońskie, ale także przekaże swoje wystąpienie, swoje stanowisko dotyczące wagi i znaczenia prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie, bo pakt ten był złamaniem prawa międzynarodowego, a więc o wadze prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie i o wadze podmiotowości Europy Środkowej dla bezpieczeństwa i stabilności Europy. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy zdaniem komentatorów będzie jasnym komunikatem dla Europy Zachodniej, a także dla Moskwy, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej będą chciały się jeszcze bardziej zjednoczyć i walczyć o swoje interesy. Kościół katolicki w Indonezji jest bardzo zaniepokojony sytuacją społeczną mieszkańców tego kraju. Napisali w specjalnym komunikacie tamtejsi księża biskupi z okazji 70. rocznicy uzyskania niepodległości. Indonezja to kraj wyspiarski położony w Azji Południowo-Wschodniej. Biskupi Indonezji zauważają, że w kraju dominuje korupcja. Zwrócili uwagę, że politycy i rząd wiele obiecywali w kampanii wyborczej, ale ich projekty pozostały niezrealizowane. Tymczasem Indonezja boryka się z dużym bezrobociem, zacofaniem gospodarczym i nepotyzmem. Zdaniem episkopatu za stan kraju odpowiadają politycy, którym brak kompasu moralnego. Nie chcą oni zrozumieć swojej misji publicznej, dbają o interesy pewnych tylko grup i skupiają się jedynie na tym, by utrzymać się przy władzy. Demokracji i bezstronności brakuje wśród parlamentarzystów i urzędników państwowych. Prawo jest niedbale przygotowywane i wprowadzane tylko po to, by służyć doraźnym celom pewnych grup, głosi okolicznościowe przesłanie episkopatu. Wyrażono przekonanie, że jeśli tylko przywódcy polityczni podejmą mocne zobowiązanie moralne, by działać na rzecz faktycznego rozwoju kraju, sytuacja bardzo się poprawi. I to wszystko teraz. Na kolejne informacje dnia zapraszam 5 minut po godzinie 18. Do zobaczenia, z Panem Bogiem.